widziałem ten ostatni sondaż Rzeczpospolitej pokazujący, że większość Polaków już nie wierzy w to, że to się wszystko poukłada po opozycyjnej stronie, że opozycja jest gotowa stworzyć jakiś rząd, który jest następny. Widziałem i rozmawiałem z wieloma ludźmi po tych protestach, które miały miejsce teraz w tylu miastach dotyczących Lex TVN, kiedy ludzie mówią, że na żadne protesty nie będę chodził, bo to już tak nie ma sensu, nic to nie zmieni. Pójdę, wymarznę, a oni i tak będą robili co chcą, a po stronie opozycji brędza. To nie jest do końca tak. Myślę, że rzeczywiście po tej opozycyjnej stronie brakuje wciąż takiej idei, którą bardzo ładnie wyraża się w Anglii, mówiąc, że opozycja to nie jest tam opozycja wobec rządu, tylko to jest rząd, który czeka na swoją kolej. I u nas rzeczywiście tego myślenia jest za mało. Że to ma być rząd, który czeka na swoją kolej, a więc rząd, który ma uzgodnione plany rządzenia, który umie ludzi porwać wizją. Ja będę apelował i będę próbował jakoś przekonywać kolegów z tej strony sceny politycznej, że to jest ten czas. Żeby wyjść, skonfrontować nasze wizje, pokazać Polakom wizję, jaką mamy, że to jest czas konkurencji na programy, my się akurat jej zupełnie nie boimy, i pokazać, że jest szansa, że jest nadzieja. Że cała siła tej nadziei, motor tej nadziei nie jest tylko w opowieści o triku politycznym, że my się teraz spróbujemy tak poukładać, żeby te nasze procenty się pododawały. Tylko, że to jest opowieść też o tym, czy my przyciągniemy kolejne 10% ludzi do tych naszych procent, które próbujemy tak położyć, żeby nam się poukładały i wtedy byli po bezpiecznej stronie naszymi pomysłami na Polskę. Lepszą od tych, które widzimy dzisiaj. No a dzisiaj to widzicie, jak jest, tak?